Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest Flycorp i słuchajcie, bez zbędnego przedłużania, idziemy w scenariusze. Słuchajcie, jak pamiętacie, zrobiliśmy Europkę, natomiast tutaj do USA zbliża się huragan. Pamiętaj, że loty do niektórych miast zostaną odwołane. Ciekawa sprawa. Zróbmy sobie ten scenariusz. Państwo możecie zostawić łapki w górę i subskrypcję. Natomiast, patrzcie, co my tutaj mamy ogarnięte. Zobaczcie, mamy do zarobienia 9000 w pół godziny. Sprawdźmy, jakby to mogło wyglądać. Przede wszystkim mamy 1000 dolarów. W związku z tym, ja bym tutaj ogarnął od razu Waszyngton. Można by pójść w te małe samoloty na razie. Detroit, również mały samolot, i Boston, również mały samolot. Natomiast Chicago połączyłbym z Detroit, też małym samolotem. No i zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. No właśnie, huragan, tak? Więc musimy brać pod uwagę, że będziemy mieli loty odwołane. Dobra, teraz rzecz jest następująca. Pieniądze do zarobienia, 9682 dolary. To są pieniądze, które nie są tak stricte do zarobienia. Owszem, są, ale one muszą być na koncie. To nie może być tak, słuchajcie, że my sobie je zarabiamy, ale inwestujemy, tak? Bo jak widzicie, już nam się uszczuplił budżet tutaj w portfelu i automatycznie ta kwota do zarobienia wzrosła. I o tym trzeba pamiętać. 28 minut, miejmy nadzieję, że damy radę, że podołamy tutaj temu zadaniu. Jak tam wygląda Detroit? Bo widzę, że coś już się zaczyna dziać korkowego, no ale to połowa lotniska zapełniona. Nowe lotnisko w Pittsburghu. No dobrze, Pittsburgh mógłbym połączyć bezpośrednio z Nowym Jorkiem. A Nowy Jork rozbudowałbym. No i tutaj, proszę Państwa, już samolot leci pełny, więc myślę, że można go też ulepszyć. No i tym sposobem właśnie już ta kwota nam się tam zwiększa, nie? No i dobra, teraz trochę mniej ludzi wypełnia ten samolot. No właściwie wypełnia tyle, ile wypełniało, ale liczę na to, że się to zmieni. Miejmy nadzieję, że zostaną odblokowane miasta i lotniska gdzieś tutaj, które by można było podłączyć do Detroit i to by nam jakby polepszyło troszeczkę sytuację. Ojojoj, ale widzę, że tutaj niedobrze się dzieje. Myślę, że Detroit możemy rozwinąć również. Jak wygląda tu sytuacja? 16 na 20 jeszcze nie pali się chamską czerwienią, więc możemy to zostawić tak jak jest. No i dobra. Patrzymy, co tam dalej. Czy Alaska jest brana pod uwagę? Tak, Alaska jest brana pod uwagę również. Ciekawy jestem, czy na Alasce coś się kiedykolwiek odblokuje. Ale to może bardziej w grze swobodnej. Kolumb, to lotnisko nam się tutaj odblokowało. Ja bym może chętnie podłączył go do Detroit, ze względu na fakt, że chciałbym obłożenie na tej maszynie mieć większe. Zobaczymy, jak to będzie się teraz kształtowało. 36 osób w maszynie na 50 możliwych. No tutaj cały czas 16 lata, czyli nie ma potrzeby na większy samolot. Tak samo jak Nowy Jork, Pittsburgh, to jest to samo. 741 dolarów, drodzy Państwo, już 800. Więc całkiem nieźle sobie tu radzimy. Przez chwilę było ryzyko, ale sytuacja opanowana. O, tutaj samolot przepełniony leci. I niech sobie polata taki przepełniony troszeczkę. Przez jakiś czas. Niech się ludzi nazbiera. My czekamy oczywiście na kolejne lotnisko. O!
Mamy sytuację. W Nowy Jork uderzyło tornado. Budynek lotniska został poważnie uszkodzony. Poziom lotniska został zmniejszony. I które to? Nowy Jork. Matko Bosko. Zróbmy to w ten sposób. Nowe lotnisko otwarte w Minneapolis. I Minneapolis możemy spokojnie podłączyć do Detroit. No, widzę, że mi się to lotnisko tutaj... Oj, nie tak chciałem. Musieliśmy rozbudować na gwałt, że tak powiem. Ten samolot można już ulepszyć. Więc bardzo dobrze. Jak wygląda tutaj sytuacja? Też możemy ulepszyć. Zaleca się anulowanie wszystkich lotów do Waszyngton z powodu złej pogody. Przez tydzień nie będzie pasażerów. O kurde. No, pięknie. Czyli tak na dobrą sprawę mamy problem, tak? Zmodernizujmy Detroit, bo już zaczyna być takie dosyć mocno oblegane. Ten samolot niech już będzie ulepszony. Ten również. A tu jeszcze może polatać. Cały czas 9000, drodzy Państwo, do zarobienia. No nie jest to takie proste, ale no my musimy się rozwijać jakoś, tak? Chicago. Na razie niech jeszcze zostanie, ponieważ ten samolot sobie radzi. Zabiera mi pasażerów, jest dobrze. Blokada miejska w Waszyngtonie. Indianapolis. Kolejne lotnisko, które możemy podpiąć pod Detroit. I niech sobie latają. Im więcej połączeń, im więcej samolotów, tym więcej pieniędzy zarobionych, więc o tym musimy pamiętać. Cały czas trzeba również monitorować sytuację na lotnisku, na lotniskach właściwie. A tutaj nam lata komplecik pasażerów, więc zwiększmy, ulepszmy ten samolot. Bo również im więcej pasażerów, tym więcej pieniędzy. I ten też może być ulepszony. Jeszcze 8000 do zarobienia. Minneapolis ma przeciążenie małe, no ale już sobie poradzili. To ładnie tutaj zabiera ten samolot wszystkich ludzi, więc bardzo dobrze, bardzo dobrze. Detroit trochę się przeładowuje, no ale to... Z racji faktu, że no, samoloty dowożą pasażerów, oni się przesiadają. Milwaukee możemy też podpiąć pod Detroit. Dowalmy im tam. Ten prawie pełny, ale jeszcze może latać w takim stanie, jakim jest. Ciekawy jestem, na ile zapełni się teraz ten samolot. A, jedynie 22 pasażerów, także nie ma za bardzo tutaj problemu. Co z tym Waszyngtonem? Jeszcze niecałe 2,5 minuty. Znaczy właściwie to przeszło 2,5 minuty, teraz to już 2,30 będzie. O, się człowiek zakręcił. No i teraz w Detroit uderzyło tornado. Ta sama sytuacja. Musimy ulepszyć ten budynek, niestety. Już w ten sposób to zrobimy. 6151 dolarów do zarobienia. Minneapolis się przeciąża. Ja bym go rozbudował.
Na wszelki wypadek. No i Waszyngton nam się odblokował, też bym go rozbudował. I Kansas, słuchajcie, jeżeli chodzi o Kansas, gdzie by tu Kansas podłączyć? A właśnie. Można by podłączyć również do Detroit. No, rozbudujmy Chicago. Tak, na dobrą sprawę Kansas do Chicago można było podpiąć, a nie do Detroit, ale już nie będzie. Tutaj samolot prawie pełny lata, także zobaczcie, całkiem nieźle. Zostało nam 20 minut czasu na zarobienie 5000, ale myślę, że na spokojnie sobie damy radę. No dobrze, dobrze. Niech latają takie właśnie wypełnione dziubaski. Ten jeszcze może polatać, a ten? No ten już można rozbudować. W Pittsburghu mamy złą pogodę i tym razem Pittsburgh jest wyjęty z życiorysu. No, będzie lipa, jak któryś z naszych hubów przesiadkowych no będzie miał właśnie ten problem, nie? No bo wówczas no to co? To będziemy mieli ruch zastopowany w interesie. Ale oby nie, oby nie. Nowe lotnisko otwarte, Święty Ludwik. No dobrze, to Świętego Ludwika możemy pod Kansas podpiąć, czemu nie? Niech sobie stąd więcej samolotów odlatuje do Detroit i tam niech się przesiadają. Ten samolot rozbudujmy, a ten jeszcze pełny nie lata. Jak widzimy, nie mamy możliwości, żeby coś innego odblokować tutaj. Bawimy się tylko w Stanach, jeżeli chodzi o ten scenariusz. No, ale nie ma z tym większego problemu. Waszyngton nieco przeciążony, możemy go lepszyć. I Kansas też się na żółto świeci, też go profilaktycznie w ten sposób ulepszymy, ponieważ z Kansas będzie można zrobić też hub, ale podejrzewam, że zanim do tego dojdzie, bo to my zdążymy już zarobić te wymagane 2300. Ten samolot można ulepszyć już. Niech sobie lata. Charlotte, proszę Państwa, to kolejne lotnisko, które mamy otwarte. Ja bym podłączył to lotnisko do Waszyngtonu. Niech się tam przesiadają na samolot do Nowego Jorku. O, proszę bardzo, jaka niespodziewanka. Tak zróbmy. Ponieważ jeszcze tutaj dowali pasażerów z Charlotte, więc myślę, że to jest dobry ruch. Detroit. No, Detroit coraz bardziej obleganym lotniskiem jest, ale zobaczcie, ile mamy tutaj miast podpiętych. Także nie ma to tamto. No dobra. Niewiele nam brakuje do zwycięstwa. Udało się. Okej. O matko boska. Ktoś to jeszcze szybciej zrobił, słuchajcie. No ale dobra. Słuchajcie, mamy to ogarnięte. Myślę, że można byłoby tutaj skoncentrować się teraz na lotach krajowych. Od razu byśmy sobie te misje zrobili tutaj przy okazji tego filmu. Wszystkie międzynarodowe loty zostały anulowane z powodu pandemii wirusa. Będziesz musiał utrzymać tylko loty krajowe. Fajny challenge. Jesteśmy w Europie. I teraz tak. Mamy już tutaj
możliwość połączenia Madrytu z Barceloną, proszę uprzejmie. Rzym z Mediolanem, zobaczmy dalej. Berlin z Hamburgiem oraz Düsseldorfem, a Londyn z Birmingham. Niech będzie. Czy coś jeszcze? Na razie tyle. Mamy cztery kraje i musimy przetrwać, drodzy Państwo. Ciekawy jestem, czy to przetrwanie polega na niestraceniu pieniędzy, czy niezakorkowaniu lotnisk. Jak na razie marne pieniądze zarabiamy. Ale mamy nowe lotnisko w Manchesterze i teraz tak, takie połączenie 40 będzie mnie kosztowało. Ja bym może poczekał. Można byłoby albo do Birmingham, albo bezpośrednio do Londynu to podłączyć. No i teraz gdzie lepiej? Tutaj nas nie stać nawet. Lotnisko w Stuttgardzie. Tutaj za drogo. Też za drogo. Oj, 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 powiem szczerze. No tak, jak pamiętamy, pandemia koronawirusa to rzeczywiście zblokowała nam tutaj dosyć mocno możliwości. Cholera. Coraz więcej lotnisk. Z Sewillę mogę spokojnie z Madrytem połączyć, ale też mnie na to nie stać. O, żeż ty, synu. Dobra. Działamy z tym, co na co możemy sobie pozwolić. Czyli tutaj na razie Manchester do Birmingham. Monitorujmy w takim razie Stuttgart oraz Sewillę. O, jeszcze Frankfurt doszedł. Matko Boska. Stuttgart i Frankfurt możemy podłączyć. Niech one tutaj sobie kooperują ze sobą. Natomiast później proponuję podłączyć Frankfurt do Berlina. Jakoś w ten sposób będziemy działali. Sewilla musi jeszcze czekać. Ależ marne pieniądze zarabiam, matko boska. Jeszcze Glasgow mi tutaj dociapciali, kurde no. Ważnie. Barcelona przeciąża się. No, żeby dało radę, nie? Dosyć mocno, a nie możemy... O, masz, jeszcze Salerno. Manchester odbywa się festiwal fajerwerków. Liczba pasażerów chcących odwiedzić to miasto wzrosła dwukrotnie na tydzień. A widzicie. Czyli mamy event. Glasgow. Możemy puścić takie połączenie do Manchesteru. Nie ma problemu. Berlin na granicy... wydajności, zresztą Barcelona to samo. I mamy kolejne lotnisko, Monachium. No Boże. To by można było podłączyć. Aczkolwiek chwilowo się wstrzymajmy. Ponieważ za moment możemy mieć sytuację taką, że będziemy musieli któreś lotnisko rozbudować. A jak widzimy... to już ta sytuacja staje się niebezpieczna. Florencja. Kolejne lotnisko we Włoszech. O, Madryt, Barcelona i Berlin oraz Stuttgart. Manchester też tam daje czadu. Kto pierwszy się przeciąży, co? Rozbudujmy ten port. I rozbudujmy może Berlin. Na wszelki wypadek, ale tutaj widzę Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart w Niemczech oraz Madryt i Sewilla zaczyna się zapychać. Ojojoj. Ojojoj. Niebezpiecznie. Ale połowa jeszcze. Rzym. Newcastle. Pięknie, pięknie. I Bilbao. Proszę. Czy ja mogę Sewillę już tutaj puścić? Mogę. Niech sobie lata. A
Natomiast trzeba będzie Madryt pilnie rozbudować, bo za chwilę dowali tutaj pasażerów tak, że możemy to przerżać. Więc ja już trzymam tutaj... A no właśnie. Madryt prawie pełny. A no to jest to, o czym powiedziałem. O, Rzym to już też za chwilę będzie przepełniony. Nie mam pieniędzy, moi drodzy. No, mogę to przerżnąć. Oj. No dawaj tę stówę. Ależ, kurczę. Okropna sytuacja. Okej. Ja teraz... O, matko boska. Düsseldorf, Hamburg, Mediolan. To wszystko... Wymaga natychmiastowej interwencji. Stuttgart, Frankfurt to samo. A? Nie da rady. Niestety, tym razem nie udało się, drodzy Państwo, ale oczywiście nie będziemy się poddawać, ale postaramy się to ogarnąć jakoś. W kolejnym odcinku ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.